perhaps our species as well. No siemanko, witam was wszystkich razem z Domsem. No siema, siema. I jesteśmy teraz na hardkorze, tak jak obiecywałem, drugi odcineczek. Zbieramy ekipę i pierwszym członkiem tej ekipy, jeszcze nie wiemy jak się będzie nazywać ta ekipa, czyli ta gildia, jest po prostu Domso. I to jest właśnie człowiek, który robi wszystkie, który zrobił wszystkie wersje paczki modyfikacji GT Pack. I naprawdę teraz już pełną parą leci przygotowanie do czego? Opowiesz coś o tym? Mogę opowiedzieć. Leci pełną parą przygotowanie do, jakby wam to powiedzieć, do aktualizacji GT Packa na 1.6.4. Nie powiem wam kiedy to będzie, to jest uzależnione od Gajosa, kiedy wam to wrzuci i kiedy ja jeszcze skończę, bo mam, słuchajcie, wszystkie modyfikacje są już, te co były w 1.6.2 są już dodane. Są skonfigurowane, teraz zostało mi tylko dodać nowe, nowiusieńkie modyfikacje dodające wiele, wiele mobów, wiele dungeonów, wiele nowych dużo craftingu, naprawdę będzie dużo więcej przygód. Jeszcze jest skonfigurować, zrobić instalator. Jeżeli jeszcze się wyrobię z czasem, to dostaniecie tutaj już na 1.6.4 paczkę serwerową na GT Packa, więc będziecie mogli robić sobie serwery na paczce modyfikacji GT Pack. Oczywiście poradniki albo Gaja zrobi, albo ja zrobię, to już zobaczycie. Okej, okay, no czyli mamy informacje na temat GT Packa, tak jak mnie prosiliście. Napisałem do, wybrałem 10 osób, do których wysłałem prywatną wiadomość, więc ci, którzy do mnie pisali z tym, że chcieliby ze mną pograć, niech sprawdzą pocztę i niektórzy na pewno dostali wiadomość i mojego Skype'a, dlatego kontaktujcie się ze mną, dodawajcie mnie do Skype'a, niedługo na dniach będzie TeamSpeak i będziemy się tam spotykać. Nasza drużyna będzie składała się z 11 osób, czyli ja, Domso i 9 innych, nie będzie więcej, nie będzie mniej, tak musi być po prostu i w tyle osób na pewno. Na pewno coś wyjdzie, dobra. Ale zastanawiacie się pewnie skąd my się tutaj wzięliśmy, bo nie nagrywaliśmy, znaczy, bo nie widzieliście jak się tutaj znaleźliśmy. Oczywiście kordów żadnych wam pokazywać nie będziemy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj takich osób, którzy by chcieli nas zabić tak bardzo. Nie, na pewno więcej jest osób, którzy się chcą nas zabić, na pewno jest dużo osób. No pewnie, pewnie. Dobra, więc teraz wam pokażemy jak się tutaj znaleźliśmy. Boże, dawaj, uciekaj, Domso! Cisnę. Domso, dawaj, bo by nam się nie skończył ten. Sprint, no. Kurwa. Dawaj, w lawę go, żeby wskoczył do lawy. Kurde, skończył mi się na chwilę. O Jezu. Szybko, jedz coś, jest blisko? Jest, kurde. O nie! Szybko, stary, zaraz następnie, do innego sektora, dawaj. Jest. Szybko, bieg. Widzisz mnie? Ja, nie widzę. Stary, gdzie ty jesteś? Na jakim... W jakim sektorze jesteś? I1E? 1E, no. Chodź. A, okej. Okay. O, 236 FPS, nieźle. Dobra, świetnie, dobra, lecimy dalej. To masz, bo ja mam 3. O, dobra. Jeszcze tutaj. Tutaj i lecimy, dobra. Tędy, nie? No, tędy idziemy. Trzeba te drewno znaleźć jakieś. Właśnie, musimy dużo drewna i coś, jakiś dobek, nie? Czekaj, tam coś jest. To jest szkielet, zombie? Nie wiem. Jeszcze sobie tą... zrobię mapę dużą, o. Zooma zmniejszyłeś? Nie. Zmieniłem sobie wielkość mapy, nie? Z regulara na large, na dużo. Aha. Dobra. Jest węgiel. Masz kill off? Mam kill off, ale węgiel nie wypada tak, jak się bije węgiel. Aha, no tak, zapomniałem. Widzisz? Dopiero jest jakiś procent, że wypadnie, ale ja mam jeden węgiel.
Dlatego trzeba się pilnować. A widz widzowi nierówny, nie? I wiesz, ten chce cię zabić, a ten z tobą. No. O kurde. Patrz, diamentowy, diamentowy tam chodzi. No ci mówię, diamentowy tam chodzi. Ej, spieprzamy, chodź. Chodź tutaj. Tam za tobą właśnie szedł diamentowy. Kurde. Ej, tobie też się tak słabo renderuje mapa? Że jest taka mała jest. W sensie, nie wiem. Nie. Dystans. Znaczy trochę tak, no. Więc też trzeba uważać. Dam sobie na far. No nic nie zmieniło te far. No nic. Nic? Nie. Więc oni po prostu w plikach serwerowych to tak zrobili. Żeby na normal było widać. Tak, jak nie mniej. To się, mi się wydaje, że to jest short. Plus chyba 24 czy coś takiego. Aha. No to ja sobie włączyłem na tego, na normal. I od razu więcej FPS-ów. To ile tego drewna mamy zbierać? Poszedł nie na spawn, tylko wyszedł daleko i tam tak, chciał zbierać mięso. I padł. Ja mu mówię, żeby uważał. To nie. Masz sadzonki? Bo mi... Mam dwie. Okej. O, są. Ja też, ja już mam 5, dobra. To styknie. No, będzie git. Już mamy 6, tam jest 7, tam jest 8. No on to, lajcik. Daj, czy te łódki jakoś szybko pływają? Nie wiem, chodź. Widzisz mnie? Widzę. No to płyniemy. A lilie się rozpadają, tak? Cholera. No, raczej tak. Dobra, więc widzieliście, jak się tutaj znaleźliśmy. Dużo się działo, ludzie chcieli nas pozabijać i różne tam rzeczy, terefere, bum, cyk, cyk. Ale właśnie teraz... Właśnie dom co tutaj buduje i chcemy zbudować po prostu taką bazę. Myślę, żeby takiej za dużej teraz nie robić, bo na przykład trzeba by było pomyśleć, co by teraz zbudować tutaj. No, w sumie można pokoje jakieś porobić, nie? Żeby było, nie wiesz, nie jednym kwadracie to zrobione. No właśnie, ja nie lubię właśnie takiego czegoś. Pokoiki, tylko jakby to zrobić. Wyciszę tylko TS-a, bo... Pipa mi, wiesz, że mam wyciszony mikrofon. Ty, myślę, że skrzynki mogłyby być ten, takie, wiesz, wspólne na razie. No pewnie. Bo tutaj nic takiego nie mamy, że ten. Więc tak, gildię zrobimy, ale na początku trzeba zebrać ekipę, ogarnąć wszystko, zrobić dobry domek i w ogóle. Więc najlepiej z tym być tak dobrze przygotowanym. Co tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, chyba to wszystko. Wiemy, że... Znaczy tak, o, mamy trzy głowy jakichś ziomusiów. Znalazłem dwie, on miał jedną, więc pozdrawiamy Jourmaxa i Oskara 1974, no. Odkładam no główki. Jeszcze minionek TG. No. Właśnie, żeby zrobić gildię, trzeba trzy główki mieć też, więc to już nam się przyda. Nie wiem, co tu można zrobić? Można tu zrobić jeszcze jakąś tabliczkę postawić. Postawimy jakąś tabliczkę. Napisz, że... Nie wiem. Okradniesz to. Okradniesz to. Mafia YouTube'a cię zniszczy. To. Okradniesz to masz pierdol. Nie, okradniesz to. Dobra, napiszę. Dobra. Oczywiście taki żarcik. No zobaczymy, co z tego. O, hehe. Widzowie w sumie Gajosa... widzowie Gajosa mogą pomóc ci wymyślić jakąś nazwę w komentarzach. No, żeby wymyślić jakąś nazwę, to gildia musi się składać z czterech słów. I jej skrót, czyli czteroliterowy, powinien coś, żeby coś oznaczał, no. Żeby nie było to takie z dupy wyjęte, na przykład X, Y, 2, 4, nie wiem, coś takiego. No. No i tak.
Robimy coś jeszcze tutaj? Tak, budujemy pokoiki. Na początku ja odniosę rzeczy, czyli tutaj odniosę.